na SMD, o, na SMD, na procesorze. Piotra, ja o ile się nie mylę, już na syntezie, jeszcze na syntezie, bo to stary wynalazek na syntezie, to już jest na procesorze, na SMD, także to już z tych nowych wynalazków i jakieś takie kurcze dziwaczne, ale no, ale no, to jak nie musi skręcić się do mnie, wiesz, tam zastrajać, no to znaczy się, że sprzedwoliście mu te nudy, kurczę, no w ogóle trawie kerwowe są takie uczulone na gdzieś tam jest delikatne odjechania, że... No proszę, i gorlice brakują, chyba Mateusz długo, jeżeli to Mateusz, jeżeli gorlice, to tak mi się kojarzy od razu z Mateuszem. Bodziu, ja ci powiem tak, że tutaj włączyłem też krótki film, żebyś się odsłuchał, jak to wygląda u mnie. Ja ci powiem, że chyba nadajesz z oryginalnego mikrofonu, bo tego nie dosłyszałem. Nie wiem, czy mówiłeś, ale jeżeli to jest oryginalny mikrofon, to na pewno by się przydał jakiś lepszy mikrofon ze wzmocnieniem do tego radia. Tak to wygląda. Ja rozmawiam ze stacją 161 z Carciera 002 z Bogdanem, który jest w okolicach Jasła, a z tej strony Foxtrot 004, no i mamy breka z Gorlic. Jeszcze na chwilę mikrofon oddam do Bogdana. Proszę, Bogdan. Okej, odebrałem stację Bravo Delta 644 Wiesława. Witam, Wiesiu, ja Ciebie odbieram na generalnie na piątkę. Gdzieś tutaj spadłeś do między trójką a piątką, ale byłeś słyszalny na piątkę, nawet gdzieś w okolicach siódemki na początku. Ja jeszcze do Bogdana słowo. Boguś, generalnie jest głośna ta modulacja, tak? Ale gdy tylko, widocznie to od propagacji też zależy, widocznie, bo jak tylko spada mi gdzieś w okolicach 3S-ów jesteś, to modulacja od razu jakaś taka się robi zaszumiała, ale to może wina propagacji. Zresztą sobie odsłuchasz później, to będziesz wiedział. Ja już kończę tutaj kręcenie filmu i będziemy sobie dalej rozmawiać.